żaden samochód stojący na parkingu nie wyrządził nikomu krzywdy. I żadna butelka stojąca na, bez względu na rodzaj alkoholu, stojąca na półce nikomu nie wyrządziła krzywdy. To nie jest kwestia dostępności, tylko odpowiedzialności osób, które po alkohol sięgają. Ja nie mówię o innych używkach, mówię wyłącznie o alkoholu. Dzisiaj dostępność alkoholu na stacjach benzynowych jest pewną, w moim przekonaniu, pewną kwestią naturalną. Kupuję, bo mam ten moment, tankuję paliwo, kupuję alkohol, natomiast spożywał go będę wtedy, kiedy dojadę do celu. Gdyby tego nie było, odpowiadam wprost, gdyby nie było dostępności alkoholu kupowanego przez osoby odpowiedzialne, rozsądne, rozumne, spożywające w sposób wstrzemięźliwy i umiarkowany, to wydaje mi się, że mielibyśmy dzisiaj inne formy melin i babć sprzedających alkohol, jak to było w latach 80. Dzisiaj nie chodzilibyśmy do melin, tylko zamawialibyśmy pewnie przez telefon z dostawą do domu. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na triadę, czyli wiedza, świadomość i odpowiedzialność. Od wiedzy zaczyna się cała droga. Bez wiedzy popełniamy błędy. Wiedza w przypadku, brak wiedzy w przypadku prowadzenia samochodów po spożyciu, no to już nie jest nieodpowiedzialność. To już jest głupota. Głupota, która powoduje, że giną ludzie. 400 tysięcy, proszę Państwa, w ciągu roku na świecie. To jest Białystok, gdzie się urodziłem, z przyległościami. Każda śmierć na drodze to jest tragedia. Każda śmierć na drodze ma wymiar społeczny, emocjonalny, ale też ekonomiczny. Ktoś kiedyś policzył, że jeden wypadek śmiertelny to jest około 1 miliona euro kosztów. Ale oczywiście nie na pieniądze będziemy to przekładali. Jeżeli zaś uda nam się wspólnie, mówię o partnerach i o głównym motorze tej inicjatywy, czyli o CIFAL-u, uratować chociaż jedno ludzkie życie i przemówić do rozsądku, to jest warto. Mówimy o skutku, jakim jest, przepraszam w cudzysłowie, złapanie kierowcy przez policję na wyrywkowej kontroli. To jest najmniejszy problem. Najmniejszy problem. Może ten mandat, może zabranie prawa jazdy, pozbawienie prawa jazdy na jakiś czas dotrze do tego człowieka, że już nigdy tego nie uczyni. To jest najmniejszy problem. Problemem jest wypadek, problemem jest kalectwo, problemem jest śmierć.